Talk FM. 7:41, Filip Kekusz, zapraszam. Napastnik, który w nocy zabił 19 osób w ośrodku dla niepełnosprawnych w Japonii, pracował przedtem w tej placówce, podaje policja. 26-latek zeszłej nocy wybił szybę i wszedł do budynku z nożem. Ranił też ponad 20 osób, wiele z nich jest w stanie ciężkim. Wszystko działo się w prefekturze Kanagawa, niedaleko Tokio. Po pewnym czasie napastnik sam oddał się w ręce policji. Policja w Japonii podaje, że mężczyzna był w tym roku pacjentem szpitala psychiatrycznego. Został zwolniony w marcu. Prezydent Turcji twierdzi, że obywatele tego kraju chcą przywrócenia kary śmierci, a rządzącym muszą ich słuchać. Recep Erdoğan mówił o tym w rozmowie z niemiecką telewizją ARD. Sam przywódca już wcześniej opowiedział się za niezwłocznym, ponownym stosowaniem kary śmierci po nieudanym przewrocie wojskowym z połowy lipca. W trakcie próby puczu zginęło co najmniej 270 osób. W odpowiedzi władze rozpoczęły czystki na bezprecedensową skalę. Aresztowano już ponad 11 tysięcy osób. Kara śmierci została w Turcji zniesiona 12 lat temu. W praktyce jednak żaden wyrok śmierci nie był wykonany od lat 80. Szef polskiej dyplomacji oczekuje od służb i polityków w Berlinie wyjaśnienia, dlaczego w ostatnich dniach doszło do ataków w Niemczech. Witold Waszczykowski twierdzi też, że zapewnienia europejskich polityków, że Europa jest bezpieczna, są bezpodstawne. Niemieccy śledczy z kolei podają nowe informacje dotyczące zabójstwa w Reutlingen w Badenii-Wirtembergii. Z rąk Syryjczyka zginęła tam Polka. Jak się okazuje, zabójca i ofiara żyli w nieformalnym związku. Napastnik jest znany policji. W sądzie toczą się dwie sprawy przeciw niemu, związane z kradzieżą i uszkodzeniem ciała. Pogoda. Lokalnie w całej Polsce mogą dziś przechodzić burze, ale przede wszystkim ponownie sporo słońca. Synoptycy ostrzegają przed upałem do 31 stopni na południowym wschodzie kraju. W większej części Polski 28-29 stopni, nieco mniej gorąco na wybrzeżu, tam 26 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. Jest 7:43, Maciej Głogowski, dzień dobry. A gościem poranka jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan prezes jest w studio Radia Tok FM w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Jak pana Kraków jest gotowy na Światowe Dni Młodzieży? No już widać na każdym kroku pielgrzymów, jest naprawdę bardzo dużo śpiewów i w tramwajach, w komunikacji miejskiej, na ulicach, bardzo wiele flag. No Kraków też już logistycznie przygotowany, dzisiaj kolejne ulice z wyłączoną sygnalizacją świetlną, jedne pasy wydzielone, które pozostają wolne chyba na parkingi czy na przejazdy kolumn. Więc no, widać to już od kilku dobrych dni. Sporo osób z Krakowa wyjechało i też wczoraj, nie pamiętam takiego dnia, żeby się tak dobrze jeździło po Krakowie, bo się przemieszczaliśmy w ciągu kilku minut trasy, które się w normalnym dniu pracy robi pewnie w kilkadziesiąt lub jeszcze dłużej. Więc jest atmosfera podniosła. Myślę, że wszystko będzie dobrze. To jest wielkie wydarzenie dla Krakowa, dla Polski. I liczy pan i spodziewa się pan także i tego, że organizacyjnie to wydarzenie kończ może dziadu, się udać? Kończ dziadu, myślę, no że kończ. Tak. Niespodziewanie, spóźnienie o kilka tygodni. Zatrenowałem duże obiektywy. Fabryka aparatów elektrycznych Szpotańskiego, w której mieści się teraz nasz Uniwersytet SWPS, gdzie produkowano aparaty elektryczne, między innymi zresztą linia warszawsko-otwocka kolejowa właśnie była zelektryfikowana przez FAE. Zakłady Perun, które tworzyły konstrukcje stalowe i różne kwestie spawalnicze tym się zajmowały. I między innymi na przykład gmach PKO na rogu Świętokrzyskiej Jasnej stoi na konstrukcji stworzonej przez firmę Perun z Kamionka. I ta firma do dzisiaj funkcjonuje, co ciekawe, od 1910 roku. I Kamionek brzmi dumnie. Jak najbardziej. Jesteście psychologami. Od czego zaczęliście? Zaczęliśmy właśnie od analizy potrzeb, ponieważ żeby ten projekt miał rację bytu w przyszłości, musieliśmy zrozumieć, gdzie leży problem, a jak psycholog analizuje potrzeby.
Jesteśmy studentami, więc może... Czy tak, jesteśmy studentami, a może nie psychologami, jeszcze przynajmniej. Więc zaczęło się od tak zwanej burzy mózgów, czyli zebraliśmy bardzo dużą grupę ludzi i analizowaliśmy wszystkie przykłady, strony internetowe, rozmawialiśmy z ludźmi, chodziliśmy... O właśnie, rozmawialiście z ludźmi, czyli zaczęliście od rozmowy. Tak, to był jeden z najważniejszych elementów. Czyli przychodzicie do takiego małego zakładu rzemieślniczego, otwieracie drzwi, dzień dobry, a ten rzemieślnik mówi, o matko, znowu kontrola. To nie jest łatwa sytuacja do tego, żeby szczerze porozmawiać, posłuchać drugiego człowieka. Jak sobie z tym radziliście? To zależy, bo to znowu jest tak, że to zależy od konkretnego człowieka. My przede wszystkim staraliśmy się konkretnie przedstawić, co to jest za projekt. To, że ma swoje trzy założenia, czyli redekoracje, wsparcie promocyjne i szkolenia. I staraliśmy się powiedzieć, że my to robimy non-profit jako studenci, że nam na tym naprawdę zależy. Myślę, że ta energia, tak, to znaczy po prostu to, że my to robimy sami z siebie, sami przez siebie zmotywowani, to jakoś tym staraliśmy się przekonać rzemieślników. I co usłyszeliście? Co wam powiedzieli ci rzemieślnicy? Większość powiedziała, że jest zainteresowana, to znaczy udało nam się przekonać 10 osób do wzięcia, 10 zakładów do wzięcia udziału w projekcie, natomiast nie wszyscy od razu byli przekonani do całości projektu, czyli na przykład ktoś mówił, no wie pan, no z tą redekoracją to chętnie, ale szkolenia, no to po co mi szkolenia, przecież ja od 20 lat pracuję w zawodzie. I to zresztą nas do czegoś przekonało, to znaczy my myśleliśmy, że zrobimy jakieś super szkolenia biznesowe dla przedsiębiorców według standardowego modelu, jakoś to dostosowując, a okazało się, że tak naprawdę w tych szkoleniach musimy przekazać tylko takie podstawowe rzeczy, na przykład jak się obsługuje Facebooka, jak pisać biznesplan, czy po prostu jak się promować. A to jest bardzo ciekawe, bo ja dzisiaj w przeglądzie prasy też cytowałem Gazetę Polską Codziennie, która referuje najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli na temat tego, co się dzieje w urzędach pracy. I tutaj z tego raportu Izby wynika, że rzekomo aktywizacyjne staże i szkolenia to bardzo często wedle starego powiedzenia pit na wodę i fotomontaż nic nie dają. Może dlatego, że właśnie ci organizujący te szkolenia nie zaczęli jak wy od tego, żeby posłuchać, czego właściwie ci ludzie by chcieli. Tylko ktoś gdzieś tam wymyślił, zrobimy coś i nie pytając tych zainteresowanych o zdanie, prowadził. U was to trochę inaczej wygląda. Tak, ponieważ no właśnie próbujemy wykorzystać maksymalnie nasze umiejętności. Tutaj też to zrozumienie drugiej strony, czego nas uczy psychologia u nas na studiach, na uniwersytecie. Dlatego też my kładziemy bardzo duży nacisk na relację długoterminową, na pracę z osobą. Ponieważ większość szkoleń to po prostu ktoś przychodzi, odbędzie 20 godzin szkolenia i wychodzi. To, co my zauważyliśmy, że to jest konieczność bardzo długiej, bardzo intensywnej pracy. Dlatego nasze szkolenia, nasze warsztaty, to jest cały cykl. Ponieważ bardzo dobrze rozumiemy, że te osoby, z którymi pracujemy, to są osoby, które są w swoim fachu przez przykładowo 40 lat. Te osoby mają nawyki, mają swoje poglądy, a my jesteśmy młodymi ludźmi, więc to jest też jakby też konflikt troszeczkę pokoleń na początku. Więc wiemy, że to wymaga ogromnej ilości nakładu godzin, nakładu pracy, żeby ukazać w zrozumiały sposób dla tych osób, no, starszych od nas też doświadczeniem i wiekiem, nasze idee, które... No, to są idee innowacyjne, idee wykorzystujące marketing nostalgiczny, więc na pierwszy rzut oka to jest trochę też dla nich niezrozumiałe. Więc ponownie, trzeba wiele czasu, żeby w ogóle wytłumaczyć naszą ideę w sposób zrozumiały dla tych wszystkich osób. A co to jest marketing nostalgiczny? To jest w ogóle bardzo obszerny temat, ale bardzo ciekawy, ponieważ z jednej strony to uczy, jak wykorzystywać takie założenie jak storytelling, czyli podkreślenie historii, mówienie o historii miejsca, mówienie o historii danego człowieka. Z drugiej strony też jest wykorzystywanie idei stylów retro, czasów minionych do promocji przyszłości. Czyli wykorzystujemy tą prawdziwą tradycję, historię, kulturę Polski, historię tego miejsca, żeby promować to miejsce, ten przemysł tego przedsiębiorcy. Czyli te zakłady rzemieślnicze, to miejsce, gdzie są te zakłady, mają swoją historię. I teraz może się okazać, że ta historia jest ciekawa dla ludzi, którzy tej historii nie znają, a mają trochę pieniędzy, mogą usłyszeć, pójść na wycieczkę, zobaczyć, jak coś się w takich zakładach robi, jak się robiło, posłuchać, a potem wrócić, dać zarobić, ale też mieć z tego jakiś fan, jakąś przyjemność. Że to nie są przedmioty bez duszy,
ale właśnie związane z tymi zakładami, które budzą w nas jakieś emocje. I oczywiście to nie może być jakiś główny nurt tego, co polska gospodarka robi, ale wszędzie tego typu historie działają. To znaczy w ogóle marketing nostalgiczny jest powszechnie wykorzystywany, tylko często nieświadomie. Jeżeli wejdziemy do pierwszej, no może nie pierwszej lepszej, ale takiej kawiarni, często sieciowej, gdzie są takie zdjęcia przedwojennej na przykład Warszawy, to to właśnie jest marketing nostalgiczny, tak? Robienie klimatu w danym lokalu, żeby przenieść się do jakichś czasów minionych. Natomiast to, o czym pan powiedział, to tak, to, co my byśmy chcieli zrobić, to są warsztaty u mistrza, czyli coś takiego, że przychodzi sobie właśnie taki obywatel, mieszkaniec miasta na warsztaty do zakładu rzemieślniczego czy usługowego i on się uczy, jak na przykład czyścić czy produkować buty. I to daje jakiś zysk danemu przedsiębiorcy, a taki człowiek za to wychodzi z pewnymi umiejętnościami czy z jakimiś przeżyciami. Zresztą takie warsztaty już robi w Warszawie Muzeum Warszawskiej Pragi, z którym współpracujemy. Bardzo sobie cenimy tę współpracę. A co to jest ta redekoracja? Więc redekoracja jest to faktyczna zmiana lokalu. Z jednej strony chodzi czasami o delikatne zmiany, jak na przykład powieszenie starych zdjęć, starych certyfikatów ukazujących historię naszego przedsiębiorcy, aczkolwiek czasami jest wymagana całkowita zmiana lokalu, czy dosłownie zerwanie, skucie podłogi, ścian, sufitów i nadanie tego retro stylu, tego nostalgicznego stylu, który pokaże, że to miejsce ma duszę, bo bardzo często takie miejsce ma przykładowo 60 lat historii, ale po prostu jest no troszeczkę zaniedbane. Nic nie przypomina w tym miejscu o tych 600 latach, a tak możemy na przykład wziąć zdjęcie, zerwać całą tę współczesną w latach 70. Scenografię i odtworzyć to, co było na tym zdjęciu, tak, że ktoś patrzy, myśli sobie, oho, tyle lat już tutaj robią na przykład okulary. Dokładnie, bo właśnie to jest całe piękno, żeby to, co... Kupione w hurtowni. No często przedsiębiorcy drobni myślą sobie, że jeżeli wywieszą jaskrawy szyld, taki czerwony czy żółty, no to to zachęci klientów, tak? Że bo tak klient było zobaczy. W latach 90. Tak, i do dzisiaj jeszcze niestety wielu przedsiębiorców w ten sposób myśli, to dopiero teraz się zmienia. I właśnie no, pierwsza rzecz, którą my zazwyczaj robimy, oceniając z naszymi partnerami te lokale, no to sprawdzamy, czy nie ma takiego jaskrawego szyldu choćby, tak? To jest taka podstawowa sprawa. Wy teraz zachęcacie do takich tradycyjnych szyldów, powiedzmy, wyglądających jak te, które wisiały czasem gdzieś tutaj przed wojną. No a tak. Ktoś robi w Warszawie takie szyldy? Tak, robi je ze swoimi partnerami Warszawa do Usług, czyli Stowarzyszenie Miasto 2. I z nimi też współpracujemy właśnie w naszym projekcie. A teraz mówicie cały czas w liczbie mnogiej. My, to znaczy studenci, ale też... Ponieważ nasz projekt to jest cała grupa osób. Z jednej strony działamy pod opieką naszego jakby głównego wspierającego doktora Konrada Maja, który jest dla nas ogromnym wsparciem na każdym etapie i który jest jakby też przy okazji pracownikiem naszego Uniwersytetu SWPS, który jakby też sprawuje pieczę merytoryczną ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę. Z drugiej strony wspiera na przykład nasz Wojtek Brzeski ze swoim ogromnym doświadczeniem, dzięki czemu pomaga nam kreować akcję crowdfundingową na portalu Polak Potrafi, żebyśmy też mogli reprezentować nasz projekt. To jest taki sposób na zbieranie pieniędzy w internecie. Tak, jak najbardziej, ponieważ próbujemy zrobić nasz projekt w sposób jak najbardziej NGO. Czyli my na chwilę obecną z tego jakby nic nie mamy, aczkolwiek uważamy, że ten projekt jest bardzo ważny dla rozwoju, dlatego szukamy różnych możliwości, żeby ten projekt można było rozwijać w przyszłości. A to jest tak, że rzemieślnicy, jeśli chcą, uczą się czegoś od was, a wy się też uczycie czegoś od tych rzemieślników. Oczywiście, ponieważ ja cały czas podkreślam, że ten projekt jest szansą rozwoju nie tylko dla nich, ale też dla nas. Na każdym etapie my dopiero teraz uczymy się praktycznych założeń tego, co uczy nas jakby uczelnia. Więc to jest genialna okazja do rozwoju. Chociażby do uczenia się, jak się pracuje w zespole, ale co najważniejsze, jak się pracuje z danym człowiekiem. Czyli na wykładach dostajemy ogrom wiedzy, jak to wygląda teoretycznie, a dzięki naszemu projektowi realizowanemu na naszej uczelni dostajemy ogromną praktyczną wiedzę, jak to wszystko wprowadzić w życie, no i też dostajemy bardzo szybki feedback,
które założenia są najlepsze, najbardziej praktyczne? Feedback, czyli reakcja zwrotna. Dokładnie. No, czegoś ja się też uczę tutaj. Korposlang. Korposlang. A wy też kiedyś zostaniecie rzemieślnikami? W pewnym sensie już nimi jesteśmy, ponieważ dla mnie rzemieślnik to jest ktoś, kto się rozwija w danym fachu. Dla mnie psychologia to jest fach, który chciałbym rozwinąć jak najlepiej, który chciałbym rozwijać przez bardzo wiele lat, więc uważam, że my również dostajemy bardzo duże doświadczenie od tych rzemieślników. Bartosz Bednarz i Maciej Malinowski, Kamionek Milowy, pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. Za spotkanie, opowieść i ten studencki projekt. Dochodzi ósma, Paulo Conte. Tłoczno na drogach, o czym za chwilę. Na razie o pogodzie. Termometry pokazują 22 stopnie, ociepli się nawet do 29. Jest i będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W Warszawie tłoczno na drogach. No jak jest 8:09, to... Wspomnieliśmy, robią się korki. Do kwadransa stracimy na Świętokrzyskiej od Mariańskiej w stronę Tamki i w przeciwnym kierunku od Placu Powstańców Warszawy w kierunku Wisły. Krótszy postój na Wybrzeżu Helskim od Starzyńskiego do Wybrzeża Szczecińskiego, na Sosanki w stronę Rzymowskiego, w Alei Jana Pawła II przy Prostej w obie strony oraz na Okopowej między Żytnią a Aleją Solidarności. Zapchane są też wjazdy do stolicy, najbardziej tenu do Twocka, Starej Miłosny, Marek, Błonia i Łomianek. Reklama. Dziś idę walczyć, mamo. Muzyczne wydarzenie w Rosnicy. Ekshumacja trwała po tym prawdzie profesor Kole, trwała 3 dni i mimo to archeolodzy stwierdzili w ciągu tych 3 dni. Ale proszę powiedzieć, dlaczego została przerwana. Została przerwana przez Lecha Kaczyńskiego na wniosek środowisk żydowskich, którzy uważali, że... Ze względów religijnych. Tak, ale tego o tym nikt też nie zapomina. No to jest, ja na przykład mam o to żal do prezydenta, że polecił wręcz, żeby przerwać ekshumację, stąd mamy dzisiaj nie do końca tę sytuację wyjaśnioną. Natomiast ja w ogóle, jak wiadomo, mam bardzo krytyczny stosunek do Jerzego Owsiaka, natomiast no, jeżeli człowiek, który nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, nie zna ustaleń IPN-u, w ogóle się tym nie zajmuje i wypala z takim stwierdzeniem, które jest po prostu sprzeczne z prawdą, jest absurdalne, no to jest irytujące. Natomiast ja myślę, że jak w każdej takiej sprawie warto jest zalecić pewne umiarkowanie i rozsądek, bo co my wiemy? My wiemy to, co powiedział Wojtek, wiemy, że tam działali i Polacy, i byli tam Niemcy, natomiast z oczywistych powodów, również dlatego, że nie mamy w pełni wiarygodnych świadectw, a wykopaliska nie zostały dokończone, nie wiemy, jaka tutaj była rola jednych i drugich. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić z jednej strony, że po okresie zwłaszcza okupacji sowieckiej, był tam antysemicki sentyment w tej miejscowości, który być może został w jakiś sposób wyzwolony przez Niemców i ich zachowanie, jak tam przyjechali, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli ten pogrom, ten mord się dokonywał pod niemieckimi lufami, no to trudno od ludzi oczekiwać, żeby stojąc pod niemieckimi lufami zaczęli się buntować. No, to też nie jest naturalne oczekiwanie. Usprawiedliwia tych ludzi. Myślę, że to trudno tu mówić o usprawiedliwieniu, ale to jest sytuacja graniczna i nie można mieć pretensji do kogoś, kto w takiej sytuacji ratuje własne życie, a nie czyjeś. Bo to jest po prostu odruch. Znaczy tutaj ratowanie czyjegoś życia czy bunt w takiej sytuacji już jest heroizmem, a heroizmu nie mamy prawa od nikogo wymagać. Ponieważ Łukasz mówi cały czas, że można sobie wyobrazić, no wyobraźnia ludzka jest wielka i trudno z wyobraźnią polemizować. Bo są przesłanki takie. Więc ja też pozwolę sobie wyobrazić inną sytuację, że po okresie totalnego antysemityzmu przedwojennego, gdzie on był obecny wszędzie i także w kościele, to te nastroje antyżydowskie były w trakcie wojny także. I przyjechali Niemcy i być może przyzwolili na to, tego nie wiemy. W każdym bądź razie są jeszcze do tego wszystkiego, bo było śledztwo prowadzone i była sprawa w sądzie i są materiały z tego śledztwa też. To stawiamy tutaj kropkę i inny temat. Dzisiaj gazeta przynosi takie badanie Ipsos. No i z tego badania wynika,
że jest głęboki podział społeczeństwa według sympatii politycznych. Żyją w Polsce dwa plemiona równoliczne. Każde z nich ma swoją wspólnotę strachów. Jedno plemię, nazwijmy je liberalne, to wyborcy Platformy i Nowoczesnej, razem 35% badanych. Drugie to wyborcy PiS, prorządowi narodowcy z identycznym poparciem 35%. I teraz z tego wynika, że trochę te plemiona boją się czegoś innego. Zagrożenia zewnętrznego, czyli terrorystów, Rosji, uchodźców, boją się raczej wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. A z kolei odwrotnie, zagrożenia wewnętrznego ze strony autorytarnej władzy, nacjonalistów i buntowników, z kolei boi się ta strona druga. Które z tych zagrożeń jest waszym zdaniem większe? Czego wy się bardziej boicie? Trudno się bardzo odnosić do takich niezwykle stereotypowych, stereotypowych lęków, bo w ogóle ten plemienny podział dla mnie jest strasznie męczący, jako dla osoby, która się musi zawodowo zajmować tym, jak wygląda życie polityczne i społeczne w Polsce. Ja na przykład widziałbym pewne zagrożenia wewnętrzne również, natomiast z całą pewnością bym ich nie rozdymał do takich rozmiarów i w ogóle bym ich nie widział w tym miejscu, gdzie ta strona liberalna, zresztą w ogóle nie podoba mi się to określenie, bo dla mnie liberalizm to jest przede wszystkim liberalizm gospodarczy, a tak naprawdę ani poprzednia władza, ani ta władza z liberalizmem gospodarczym niewiele mają wspólnego. Raczej bym powiedział o poglądach, powiedzmy, no nie wiem, lewicowych czy antypisowskich. Może tak by to należało raczej zdefiniować, bo w ogóle wszystko się kręci wokół Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, więc mamy poglądy propisowskie i antypisowskie, tak naprawdę. Co też jest nieszczęśliwe moim zdaniem. To w ogóle nie według tej osi powinno być zorganizowane życie polityczne. Piotr, ale Bursztyn mówi, że ten podział jest taki: biedni z PiSem i bogaci po drugiej stronie. Może trochę tak, ale to też jest bardziej sprowokowane niż naturalne. Sprowokowane przez to, że PiS, wyczuwając rzeczywiście sentyment, odpowiadając na pewne zapotrzebowanie społeczne, wziął bardzo mocny socjalny i etatystyczny kurs. I to trochę spowodowało, że taki podział nieco wtórnie powstał. On oczywiście istniał też wcześniej, ale mam wrażenie, że nie był taki głęboki. Natomiast jak spojrzeć na to, co mówią ministrowie rządu Beaty Szydło, co mówi Mateusz Morawiecki, to tu jest duży nacisk na to, żeby właśnie według takiego podziału, też moim zdaniem bardzo złego, utrwalić ten rozdziew. Natomiast gdybym miał właśnie na zasadzie pewnego może paradoksu czy wsadzania kija w mrowisko powiedzieć, co ja widzę jako zagrożenie wewnętrzne, to ja bym widział właśnie rozrost etatyzmu, jedna rzecz. Druga rzecz, o czym pisałem zresztą w zeszłym tygodniu w Tygodniku w Sieci w swoim tekście, kwestia tego, że bardzo wiele zasadniczych zmian ustrojowych albo dotykających istotnej sfery wolności obywatelskich jest przez ten rząd przepychanych zupełnie bez dyskusji. I nie mam tu na myśli dyskusji z opozycją, opozycją w postaci Nowoczesnej Platformy, która się sama ze wszelkiej sensownej dyskusji wyautowała. Z nimi nie ma sensu rozmawiać, ale mam na myśli dyskusję z rozsądnymi krytykami, z organizacjami pozarządowymi. To mi się nie podoba. Myślę o takich ustawach jak ustawa o policji, jak ustawa antyterrorystyczna, czyli takie rzeczy, które no dosyć mocno uderzają w naszą sferę prywatności i w zasadzie bez żadnej refleksji są przepychane, bo tak trzeba. No, to są takie rzeczy, które mi się nie podobają. Uważam, że to jest trochę groźne. A Wojciech Wybranowski czego się boi? No i tutaj właśnie nie widzę tych zagrożeń wewnętrznych zbyt mocno. Znaczy, jest to ustawa antyterrorystyczna, która muszę budzić wątpliwości, chociażby dlatego, że przeprowadzamy ustawę, która daje bardzo silne uprawnienia służbom specjalnym. Tak, bo jak ktoś ukradnie mundur na przykład, to już można zakazać zgromadzeń publicznych. Ale to jest ustawa o policji, zdaje się, a nie ustawa antyterrorystyczna. Natomiast nie zrobiono, znaczy przez 8 lat prawica diagnozowała, że służby specjalne są patologiczne. I tu wiele jest faktów, które również te dotyczące na przykład inwigilacji środowiska dziennikarskiego, które tę patologię potwierdzają. Jednocześnie dano bardzo silne uprawnienia z tym służbom specjalnym, nie przeprowadzono żadnej restrukturyzacji, żadnej reformy służbom. Na przykład od dawna mówiono, że należy odebrać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawnienia śledcze. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna zajmować się sprawami gospodarczymi, bo nie do tego jest powołana. A jednak dostali bardzo silne uprawnienia i te kompetencje dalej zostają, żadnego procesu naprawczego nie zrobiono. I to mnie troszeczkę niepokoi, takie odkładanie ad acta. Natomiast co do tego podziału, to nie jest podział, który
który się wykrywał dzisiaj i to nie do końca jest związane z kwestiami socjalnymi, etatystycznymi. Ja przypomnę, że przecież Donald Tusk 8 lat temu wzywał idźcie na wybory, nie pozwólcie, żeby moharowe Radio Maria i moharowe berety rządziły Polską. I obie strony tak naprawdę chętnie się usytuowały na tej pozycji. Z jednej strony młodych wykształconych z wielkich miast używali tego określenia jako kalkę dzisiaj bardzo nieprawdziwego, no i z drugiej strony ci właśnie te moharowe berety. I tam powiedział następował, czy które plemię ma rację w tym sporze, czy większe zagrożenia wewnętrzne, czy zewnętrzne, no jednak ostatnie wydarzenia chociażby z Niemiec pokazują, że jednak to zagrożenie zewnętrzne ciągle groźna Rosja, ciągle bardzo groźna Rosja, napływ uchodźców z krajów islamskich, to jest zagrożenie dużo poważniejsze. I mam wrażenie, że te badania też troszeczkę nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość, no bo tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy są wyborcami Platformy, czyli teoretycznie powinni należeć do tego plemienia, tego kontrplemienia, prawda? No oni też mówią, że jednak jeżdżą po świecie, prowadząc sobie interesy w Niemczech i sytuacja jest rzeczywiście groźna. I Wiesław Dębski. O tym, że jest podział, to nie musimy badań robić, bo wiemy, że są dwa równe obozy. Ja o tym też pisałem. Te obozy mają swoje chówce ciężkie i zagończyków. W okresie między wyborami walczą zagończycy. Później na wybory wytacza się te ciężkie chówce. I po ostatnich wyborach, przynajmniej z jednej strony, te chówce zostały na placu boju. Nie zagończycy, tylko ciężkie chówce. No, świadczy o tym chociażby to, w jaki sposób procedowane jest, dopuszcza się procedowanie w Sejmie, w którym nikt już nie pamięta, co obiecywało Prawo i Sprawiedliwość dla opozycji. Już, ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. Miała być taka karta. Pakiet demokratyczny. I to, co robi marszałek Kuchciński, on chce chyba pokazać, że to nie tak właśnie ma wyglądać, jeśli ma być pakiet demokratyczny. I trochę teraz się boję Łukasza, bo on zabrania mówić o obozie liberalnym, więc ja może w cudzysłowie powiem obóz platformerski. Obawia się rzeczywiście tych zagrożeń wewnętrznych, tego ja też się tego obawiam, że zniszczony zostanie system prawny, który budowany jest od 27 lat. System, który obowiązuje właściwie w całej Europie i w całym obozie liberalnym światowym, gdzie konstytucja to jest konstytucja, Trybunał Konstytucyjny to Trybunał Konstytucyjny. Nie grzebie się w tych sprawach od tak sobie, bo się chce. A jak się chce pogrzebać, to trzeba szukać konsensus szerszy. Nie obchodzi się tego wszystkiego. Nie wprowadza się ustaw. Taka prosta sprawa. Jest punkt zadawania pytań przy każdej ustawie, prawda? I zadają posłowie pytania, jakąś tam liczbę tych pytań. I później marszałek Sejmu, marszałek Kuściński, bo to trzeba koniecznie powiedzieć, mówi, przechodzimy do punktu następnego. Nawet nie zapyta, czy ktoś z rządu chce na te pytania odpowiedzieć. I to jest lekceważenie właśnie demokracji, to jest lekceważenie opozycji i to jest wprowadzanie takich zwyczajów, których ja się właśnie boję. No ja tutaj, nawiązując do tego, co powiedział Wiesław, muszę powiedzieć, że ja parę razy pisałem o obietnicy pakietu demokratycznego. Bardzo mi się nie podoba to, że PiS pakiet demokratyczny promował bardzo, jak był w opozycji. Uważał, że to jest esencja tego, jak powinno życie parlamentarne wyglądać. Nawiasem mówiąc, życie parlamentarne w ogóle sprowadzone do roli maszynki do głosowania, ale to jest jakby inny problem. Łukasz, ale dlaczego twoim zdaniem PiS tak się zachowuje? I potem pamiętam wypowiedź jednego z polityków PiS, choć nie pamiętam już kto to był, być może sam marszałek Kuchciński, który pytany, bo rzadko te pytania padają, ale ktoś go zapytał w końcu o ten pakiet demokratyczny, on powiedział, nie ma atmosfery dzisiaj. No więc to jednak, jak się coś obiecywało w poprzedniej kadencji, to było bardzo wyraźne stwierdzenie, tak, my to zrobimy, bo oni teraz nie chcą, oni czyli Platforma, ale my zrobimy tak, że opozycja będzie dobrze traktowana. No przepraszam bardzo, ile miesięcy minęło od wyborów, no to jest jednak dosyć niepoważne. Dlaczego PiS się tak zachowuje? W samym PiSie mówi się o tym, że parunastu posłom PiSu uderzyła Władysława do głowy. I tu w tym kontekście wymienia się władza, Władysława, arogancja Putta. I to mówią posłowie, którzy byli na przykład już tą drugą, trzecią kadencję. I to mówią posłowie PiSu? Mówią oficjalne rozmowy posłowie PiSu. I wskazują na grupę tych tak zwanych zakonników dawnego PC, czyli ludzi, którzy bliskiego do czynienia Jarosława Kaczyńskiego, którzy mają dostęp do ucha prezesa, mogą czuć się pewnym razem bezkarnością, bo Kaczyński, nawet jeżeli zbaszta Brudzińskiego, to zrobić to w taki sposób, żeby Brudzińskiemu włos z głowy nie spadł. To jest właśnie Kuchciński, niestety profesor Terecki. To jest taka ekipa, która poczuła się nagle, nam wolno więcej, my rządzimy. Oni nie myślą o tym, że za 3 lata mamy wybory. Zrażają tych swoich, również tych swoich wyborców arogancją, czyli tym, co bardzo mocno kwestionowali. Wyborcom PiSu części przynajmniej też się to nie podoba. No widać to chociażby po ostatniej dyskusji wokół apelu smoleńskiego.
Kaczyńskiego, prawda? Czy bardzo duża część internautów o poglądach prawicowych, tych zaciężnych chówców, którzy, czy jak to nazwał Jarosław Kuźniar, troli prawicowych, która ostro skrytykowała Joannę Lichocką, mówiąc, że nie w ten sposób, nie w tym miejscu, nie takimi argumentami, nie wyzywa się ludzi od durniów, że trzeba dyskutować chociażby z szacunku dla powstańców wielkopolskich, czy warszawskich, no czy dla tych, którzy mają jak są na inne zdanie na ten temat. To nie wypada, bo to są... Jeszcze na jedną rzecz chciałbym wskazać uwagę... Jak są na stanowiskach w Sejmie, no to co tam w tym Sejmie się dzieje? Takie pytanie pada. Co tam się w tym Sejmie dzieje? 9 miesięcy po wyborach w partii rządzącej czy w koalicji rządzącej nie było jednego, dwóch, dziesięciu posłów, którzy mają inne zdanie. Tu jak prześledzicie głosowania, ja często oglądam te nocne szczególnie głosowania, to Prawo i Sprawiedliwość w każdej sprawie głosuje jednogłośnie, bez wątpliwości. I to jest niebezpieczne, dlatego że tam nie ma nikogo, kto taką refleksję by miał. Tam są dyskusje na klubie, ścierają się frakcje z grupą głosów. Ale w głosowaniach głosują... Ale w głosowaniach już masz głosowania, pewien ustalony rezultat. Wcześniej, który się wyjął wcześniej, że tutaj komentować, ale to jest albo w sądzie, to są inne standardy. To jest tak, że przy głosowaniach, czy głosować. Boją, w każdej sprawie. Ale Wiesław, to jest inny... w sprawie ustawy, no to... To jest inny problem. Rzecz. To nie jest problem PiSu, tylko to jest problem naszego życia parlamentarnego w ogóle. Co mi się też bardzo nie podoba. To znaczy to, co powiedziałem wcześniej, że parlament jest w większości maszynką do głosowania, większość posłów jest kompletnie zbędna, bo oni i tak głosują zgodnie z wytycznymi i z kartkami. To nie jest brytyjski parlament, gdzie whip, który jest odpowiednikiem, powiedzmy, szefa klubu, musi się naprawdę napocić, żeby członków danej partii skłonić do głosowania w takiej czy innej sprawie, bo oni mają mocne oparcie w swoich okręgach i bardzo często mają inne zdanie. W polskim parlamencie kiedyś to było, w okresie tam zwłaszcza tego rozdrobnienia, dziś tego nie ma i to jest generalnie problem polskiego parlamentu, a nie tylko PiS-u. Ale w poprzednim parlamencie, na przykład w partii rządzącej, mieliśmy takich ludzi jak Gowin-Żałek. Mieliśmy 30-40 tak zwanych konserwatystów. To wynikało z wewnętrznych tarć w platformie. Którzy blokowali różne rzeczy. Tu nikt nie blokuje. No, przecież ta sprawa, jeszcze do tego apelu wrócę. Ta sprawa była tak oczywista, że kiedy słyszałem posłów popierających Macierewicza, to się nadziwić. Ale nie było tu głosowania w tej sprawie. Nie, ale chodzi o taką jednomyślność bez sensu. Gdyby nie było wewnętrznej dyskusji w klubie na ten temat i pewnego ogarnięcia się w kierownictwie PiS-u, to Antoni Macierewicz by się w tej sprawie zupełnie nie wycofał, absolutnie nie wycofał. On szedłby dalej tak, jak to zrobił w przypadku rocznicy opadu poznańskiego. Dzięki ci klubie parlamentarnym PiS-u, bo nie popełniliście kompletnej głupoty, bo już Macierewicz takie szkody dla PiS-u wyrządził tym pomysłem i bronieniem tego pomysłu i tym, co wczoraj mówił o tym, że on nie miał tego pomysłu, że to są nie do odrobienia. To takie zadry zostaną, to się będzie nakładać jedno na drugie. No tu się muszę zgodzić, że jednak ta arogancja, ten upór, ta buta, to taki liczny jest opinią publiczną. Nie będę z tym poglądem dyskutował, bo jestem w zasadzie podobnego zdania w tej sprawie. No to spójrzmy teraz na Platformę. Blisko 30 posłów podpisało apel do zarządu partii o cofnięcie decyzji w sprawie wykluczenia z partii 3 posłów. Tam Kamińskiego. To jest wewnętrzna dyskusja dopiero. Protasiewicza i Chustkowskiego. I co teraz będzie? Czy Ewa Kopacz wyprowadzi tych 30 posłów z Platformy, czy nie? No jak myślicie? Czytałem wczoraj wywiad, już nie pamiętam, gdzie z panią Ewą Kopacz, chyba Wyborczej, czy w Polityce, już nie pamiętam. Gdzieś czytałem. I ona była o to pytana i powiedziała, że nie, bo ona chce być w tej Platformie i sprawić, żeby ta Platforma wróciła do swoich korzeni. Zresztą no kiedyś Schetyna też mówił, że trzeba wrócić do korzeni. O ile wyrzucenie tych 3 posłów i taka ich niesubordynacja, tak to nazwijmy, to znaczy takie wygłaszanie własnych opinii, co jest wbrew temu, o czym tu cały czas mówimy, to moim zdaniem nie było problemem dla Platformy, natomiast jest problemem tych 30 posłów. Bo jeśli oni zagrożą, że wyjdą i stworzą coś nowego, będziemy mieli trzecią jakby Platformę, ale był u pana wcześniej marszałek Borowski, którego bardzo cenię i który kiedyś zrobił taki ruch, ale on wyprowadził 80 parę osób. Z SLD. Tak, z SLD. I zaginął. I właśnie nie wygrał żadnych wyborów. No, nie odniósł żadnego sukcesu, prawda? Czy jest senatorem? Ja powiem dlaczego. Ponieważ ja byłem blisko wtedy tego SLD i ten elektoratu SLD, powiedzmy, i tam wszyscy mieli do Borowskiego żal, że on buduje własną tożsamość w opozycji do SLD. Znaczy krytykuje bez przerwy
SLD i tam mówili o nim zdrajca i tak dalej, i tak dalej. I to się wyborcom nie spodobało. Tak. I dlatego też postawa tych 30 może się nie spodobać wyborcom Platformy. A wyborcy Platformy są w o tyle dobrej sytuacji, że mają wybór dzisiaj. Nowoczesna Platforma. Tutaj cieszę się, że przypomniał historię pana Marka Borowskiego, Wiesław, bo różnica jednak jest z obecnym zamieszaniem w Platformie, mianowicie taka, że o ile w przypadku Borowskiego tam jednak ja widziałem pewien element ideowy, to nie było tylko takie odejście na zasadzie ambicjonalnej, o tyle w Platformie moim zdaniem tego kompletnie nie ma. I dlaczego nie wierzę w wyjście Wykopacz z grupą posłów? Bo walka się toczy o co innego. Walka się toczy o bardzo przyziemny konkret. O struktury, o pieniądze, subwencje i tak dalej. Platforma jest partią, byłą partią władzy, ale tą partią władzy przestała być od niedawna. Więc ten konkretny zasób tam jest wciąż w bardzo dużej mierze obecny. No i oczywiście są bardzo duże subwencje związane z wynikiem wyborczym. Więc odchodzenie z Platformy, zostawianie tego wszystkiego i budowanie czegoś nowego jeszcze przy tej historii porażek właściwie wyłącznie, no poza Kukizem nikomu się nie udało niczego twardszego poza tym układem dotychczasowym zbudować, byłoby bardzo lekkomyślne, ale to nie było po odłączeniu się. Tylko ja mówię o sytuacjach po odłączeniu. No tak, właściwie masz rację. Ale Nowoczesna to jest też inna historia, bo to jest partia sponsorowana w cudzysłowie, prawda? Więc to jest jakby inna rzecz. Natomiast tutaj moim zdaniem nic by z tego nie wyszło i bardzo bym się zdziwił, gdyby Ewa Kopacz na to wszystko, na ten cały zasób konkretny machnęła ręką i próbowała zrobić coś swojego. Nawet gdyby jej się udało struktury wyprowadzić, bo tak czasem jest, że się wyprowadza gotowe struktury, no to pozostaje kwestia pieniędzy, niebagatelnych. Sponsorowana przez wyborców. Pozwolę sobie przypomnieć jeszcze jedną historię Kazimierza Ujazdowskiego, który tak jak dzisiaj Ewa Kopacz mówił, że on nie chce odchodzić z PiS-u, że on chce, żeby PiS wrócił do korzeni, no i sam nieoczec PiS-u został z niego wypchnięty. Zakładają zresztą dość nieudolnie tam zejść na zewnątrz. O swojej skórze myślą, żeby wycyganiali pieniądze w dalszym ciągu, żeby kasa była dla nich gwarantowana. Tylko o to chodzi. Rozmawiałem, kiedy napisał list do Grzegorza Schetyny i wpadł mi ten list w ręce, się go pytam, panie pośle, czy pan się nie obawia, no już któryś raz pan dotykuje Grzegorza Schetynę, czy za ten list bardzo ostry zostanie pan z partii wyrzucony. On mówi, nie obawiam się tego, przecież mamy demokrację i taka dyskusja wewnątrzpartyjna jest elementem demokracji w Polsce. No i tydzień później został z partii usunięty. Jak ja widzę dzisiaj, jeszcze tylko jedno zdanie, jeżeli można. Jak ja dzisiaj widzę problem w Platformie, to jest brak, i to narzekają też w nieoficjalnych rozmowach posłów Platformy, brak jakichś konkretnych struktur władzy. Znaczy jest Donald Tusk, który z Brukseli gdzieś inspiruje, steruje Ewą Kopacz, czy doradza jej w jakiś sposób. Jest Grzegorz Schetyna, który otoczy się grupą akolitów, ale nie ma jakiegoś centralnego ośrodka władzy Platformy, który miałby wpływ na całą partię struktury. Na Malczewskiego, na policję już. Dnia, tak naprawdę, tysiąc razy dzwonimy. A autorytet całej partii mógł no i co ta da? Jakąś merytoryczną dyskusję na zewnątrz. Protestuję przeciwko przekazom. Tysiąc razy dzwonimy już na słyszę, jak marszałek Malczewskiego. Mówi przekazami dnia, to mnie tak trafia po prostu. Ja wielokrotnie w przypadku... Jaki sposób na utrzymanie spójności grupy to jest potrzebne? Nie, bo jeśli nawet dostaje się przekaz dnia, to trzeba go przerobić trochę po swojemu. Niektórzy potrafią, a niektórzy kompletnie nie. Dzwonimy na Malczewskiego, proszę państwa, na komisariat policji. No tutaj policja na Mokotowie to jakby się coś takiego skandalicznego działo, proszę państwa, żeby kogoś w worku wynieśli, w kajdankach z głową do ziemi, a dupą do góry, no to bardzo się cieszą, bo to jeszcze TVN nadleci, tysiące sępów i jeszcze dziesiątki innych dziadów, aby zarobić jakieś grosze w telewizji, w radiu puścić, poinformować. Ach, to skandal! I zaraz, proszę państwa. Ten wywiad, to się okazuje, że ona nie uczestniczy w takiej bieżącej formułowaniu, nawet w sferze służby zdrowia programu Platformy, bo gdzieś tam wcześniej, jak była premierem, uczestniczyła. Więc trzeba tych ludzi po prostu zagospodarować i razem z nimi kierować partią. Inaczej się nie da. Zwłaszcza, że pani premier Kopacz ciężko pracowała w kampanii. Tak, ja uważam, że wykonała wtedy bardzo dobrą robotę. Skontrolowała dużo kotletów w pociągach. Wszyscy to robią, bo przypomnę, że za poprzednich rządów PiS-u była kwestia burgerów.
dowożonych wiceministrowi. Nie, to nie była kontrola burgerów wtedy ocennego. Wybrano, ale wiceministr tygodnia zjadł burgera. Łotasz Warzetka, Tygodnik w sieci. Dziękuję panom bardzo. Grzegorz Szlasta, Aleksandra Głogowska i Żaneta Tomala. Życzymy pięknego dnia. Zapraszamy na wiadomości, a po wiadomościach ekonomia. Dziś wtorek, 26 dzień lipca. Witamy i zapraszamy. Odezwał się, patrz, odezwał się. Filip Bęsior. Koniec czy ciąg dalszy sporu o apel pamięci w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, chce, żeby w tekście apelu pojawiło się nazwisko Władysława Bartoszewskiego. Potem o zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. W Krakowie jest już 12 tysięcy mundurowych, policji, wojska i innych służb. W wiadomościach ekonomicznych, rynek pracy. Czyli rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, 8,8%. Miał być kompromis, a jest kolejna odsłona politycznej przepychanki wokół obchodów 1 sierpnia. Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, chce, by także Władysław Bartoszewski został wyczytany w apelu pamięci w czasie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na studiu z nami reporter RDC Kacper Merk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kacper, jakie są szanse, że w apelu znajdzie się nazwisko Władysława? Pismo w tej sprawie trafiło już do ministra obrony narodowej, ale po pierwsze Antoni Macierewicz jeszcze się z nim nie zapoznał, a po drugie w TVP Info mówił, że jest już bardzo mało czasu na zmiany treści apelu. Gdyby to zostało wcześniej przedstawione, to zapewne można by łatwiej do tej kwestii podejść. Inaczej będziemy nieustannie w sytuacji ciągłego rozszerzania tego apelu. Przypomnę, wczoraj ostatecznie ustalono, że wśród wymienionych w rocznicowym apelu znajdą się m.in. tragicznie zmarli prezydenci Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski. Nie pojawi się jednak wzmianka o wszystkich ofiarach katastrofy smoleńskiej. 12 tysięcy policjantów, funkcjonariusze innych służb mundurowych i wojsko czuwają nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji... No i po co ty te informacje podajesz? Żeby co? Że jakiś Guinnessa, jakiś rekord, a ludzie umierają, nie pomagacie ludziom, ludzie giną, to trzeba do komisariatu dzwonić, że człowiek nie odzywa 10 godzin, mówi, że odbierze sobie życie, że się zabije. No to jak się nie odzywa, to go nie ma. No to więc... Sprawa w toku, komisariat się nie interesuje, policja 112 nic nie zrobi, bo nie jest władna, bo pojedzie i wróci, przyjedzie, pojedzie i wróci, dzień dobry i do widzenia. Tak samo jak u tej katolickiej zakonnicy na tamce, dzień dobry i do widzenia, dzień dobry i do widzenia. Albo tu Litka do Mariotu poszła, Lipska i co, nawet wodą ją nie poczęstowała, a ta jej wytknęła, że taki standard, 5 gwiazdek, a takie dziadostwo. Moherowi. Tutaj następców apostołów i żeby właśnie wsłuchiwali się w głos Kościoła. Dlatego Światowe Dni Młodzieży właśnie to nie tylko wielki entuzjazm, ale też... Ale jakich apostołów? Apostołowie dawno umarli. Apostoł Paweł powiedział, że tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna moc nieprawości, którą Pan Jezus Chrystus, gdy przyjdzie, zabije tchnieniem ust swoich. Tajemna moc nieprawości jest to pewien przeciwnik, który się wznosi ponad wszystko, który się zwie Bogiem, się zwie lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, czy nie wiecie, że jeszcze będąc u was o tym właśnie wam mówiłem? Także widzicie państwo, zastanówcie się, kto jest tą tajemną mocą nieprawości, bo to nie jest chrystianizm, to nie jest kontynuacja z Jezusa Chrystusa, to jest nawarstwienie, to jest coś, co się stało potem. A czy nie wiesz, co się stało w roku 325 roku naszej ery w Nicei? Co się stało w Nicei? Czy wiesz, co się stało w Nicei? Jak te wszystkie religie były połączone, co zamęt do kupy na glanc? Co mogło być? Co mogło powstać? W nich energii. Już wcześniej, podczas podróży nad Pacyfikiem, pilot pobił rekord lotu solarnym samolotem. No takie o dziadostwo. Dać do Google Plus, dać w dużej rozdzielczości, piękne kolory, różne tam dodatki, atrakcje i nawet głupota, nawet kłamstwo, nawet nieprawdę można tak pięknie rozreklamować jak Madonnę, o której powiedziała zwykła cyganeczka górniak z teatru dramatycznego, który państwu pokazujemy od czasu do czasu. Teatr dramatyczny, to co się wiąże z Edytą Górniak. Proszę państwa, że Madonna jest wielkim atalenciem, no bo ona nie ma głosu nawet,
a talencie, a pokazuje, a to to, a to tamto, a to może strojne, a to dużo pieniędzy, a to taki but, a to taki strój, proszę Państwa, żeby kogoś nabrać. Kogo nabrać? No przecież głupich. Świadkowie Jehowy nie dadzą się nabrać. No nie mogę napisać tego. Co to za jakieś... Jest wielu mikroprzedsiębiorców, którym przydałoby się wsparcie. Wsparcie, żeby pokazać im, jak ogromny potencjał mają, jak wielką historię mają ich zakłady. Studenci odświeżają, a nawet całkowicie zmieniają wystrój lokali, a także tworzą ich wizytówki w sieci, dodaje Maciej Malinowski. To jest pewien kamień milowy w rozwoju małych przedsiębiorstw, tak? Chodzi o to, że my odkurzamy w jakimś sensie małe przedsiębiorstwa, jakieś zakłady rzemieślnicze, zakłady usługowe, które teoretycznie nie mają szans na współczesnym rynku. Niedługo ruszy akcja zbierania pieniędzy na rozwój Kamionka. Szczegóły na stronie www.kamionekmilowy.pl. W tym wydaniu Wiadomości Ekonomicznych to wszystko, ale tematy gospodarcze wrócą na antenę RDC już dosłownie za chwilę. W pierwszej części magazynu ekonomicznego naszymi gośćmi będą komentatorzy Rafał Antczak z Deloitte oraz doradca ekonomiczny i analityk rynków finansowych Marek Zuber. A po 9.30 Jakub Kapiszewski porozmawia z profesorem Ryszardem Scharfenbergiem z Instytutu Polityki Społecznej o sprawiedliwości międzypokoleniowej 500+ i reformie emerytalnej. Reklama. W Kinotece przez całe lato możesz odpocząć od upałów. Zobacz najlepsze nowości filmowe. Bilety już od 16 zł. Spędź lato z Kinoteką w Pałacu Kultury. Twoja firma się rozwija. Chciałbyś pozyskać nowych klientów? Reklamuj się w radiu dla Ciebie. Jesteśmy skuteczni. Docieramy do każdego. Zadzwoń 22 645 57 58 lub napisz do nas na adres reklama@rdc.pl. Reklama w radiu dla Ciebie to nowi klienci w Warszawie i na Mazowszu. Zapraszamy na rdc.pl. Czego ci potrzeba, Popi? To odrobina stabilności. Musisz iść do porządnej szkoły. Popi Pin mieszka w cyrku, je na śniadanie matę cukrową i poskramia lwy. Ale musi iść do zwykłej szkoły. Jak sobie tam poradzi? Czy uda jej się rozwiązać staroegipską tajemnicę? Popi Pin i klątwo faraona. Książkę poleca wydawnictwo Wilga. Za reklamę dziękujemy. O jest! O jest! O Jezu, no i co? I co? I co? I co? Dziaduwa, jak nie ma co gadać, to puszcza jakieś takie bzdury ze śmietnika angielskiego.